Kolejna ciekawostka w dzisiejszym odcinku. Inwenio dalej, natomiast pojawiły się nowe informacje. Strona została uzupełniona. Jest tutaj film pokazujący na targach IWA, na których miałem okazję być, jak działa urządzenie. Mój film też znajdziecie na moim kanale, jeśli chodzi o ten graficzny data logger, czyli jeden z jednych z fajniejszych urządzeń teraz, które się pokazało. Bo temat jest znany. Jak ktoś ktoś napisał pod filmem, takich urządzeń było wiele, ale uwierzcie mi, to urządzenie. Mimo, że będzie piekielnie drogi i wiemy już mamy tutaj cenę w granicach 10 tysięcy do 12 tysięcy dolarów. Nie jest to cena dla każdego, to wiadomo. Natomiast jest to urządzenie o tyle ciekawe, że świetnie jest wykonany interfejs. Mamy opisane tutaj jakąś propagandę reklamową i reklamę tego urządzenia. Natomiast urządzenie jest bajecznie proste w obsłudze, bardzo wygodne, przejrzyste. I bardzo dobrze się na nim pracuje, bardzo prosto. Nie wymaga to obsługi jakiegoś systemu w Windowsie, programu, który został przez jakiegoś tam e, informatyka napisany lepiej lub gorzej. Tutaj mamy naprawdę świetnie to opanowane, mamy przyciski i to urządzenie obsługuje się intuicyjnie. Urządzenie, jak widzicie na moim filmie, mieliście okazję widzieć. Można w tym, z tym urządzeniem pracować w trybie tak jak ze zwykłym wykrywaczem, oczywiście w cudzysłowie, bo on pokazuje graficznie, więc nie jest to takie uproszczone, już jest jakaś komplikacja grafiki. Natomiast można pracować też w trybie datalogingu i analizy obiektów. To jest urządzenie skierowane dla archeologów albo ludzi, którzy szukają depozytów, poszukiwaczy, którzy wiedzą, że coś może być w danym miejscu i potrzebują dokonać analizy terenu niekoniecznie odkrywając i wykopując bezpośrednio przedmioty. Jak widzicie, firma Makro nakłada duży nacisk na to, że to jest urządzenie, które świetnie graficznie analizuje obiekty i tak jest w istocie. Ja mogę to przyznać. Miałem okazję testować urządzenie osobiście i urządzenie potrafi pokazać, nie wiem, przy na przykład mieczu albo przy nożu monetę i spokojnie widzimy w postaci graficznej, co zresztą tutaj jest w tym tekście opisane i mamy zdjęcia. Pokazuje też przestrzenie puste, tak zwane cavitation. Proszę tutaj pokazuje gwóźdź, jak widzimy, i monetę. Widać idealnie proporcje. Każdy obiekt jest intuicyjnie przełączany, gdzie pokazuje się jego ID, prawda? Czyli wiemy, jaki ma skład, co to może być za metal i mamy jego wielkość podaną. Oczywiście przy przypadku mniejszych obiektów będzie mniejsza dokładność, ale jak widzicie, obróbka jest dość szybka i naprawdę bardzo fajnie wyglądają kształty. Świetnie jest zrobiona. Praca samych programistów, którzy naprawdę się przyłożyli w tym wypadku i oprogramowanie bardzo szybko pracuje i bardzo dobrze obrabia i jest bardzo przejrzyste graficznie i obsługa jest w zasadzie z przycisków na samym wykrywaczu, który jest zwykłym wykrywaczem i to wszystko jest jeszcze bezprzewodowe. Tu mamy jakiś pokazany gwóźdź dalej obok, obok jakieś monety. Mamy oczywiście takie informacje, że to świetnie urządzenie separuje i rzeczywiście tak jest w istocie, bo to jest zwykły wykrywacz. O bardzo dobrych parametrach, szybki i dobrze separujący. Do niego są dodatkowe cewki. Eee, tutaj, jeśli chodzi o głębokość, no to zależy ona tylko i wyłącznie od cewki, mamy też tryby pracy. Trzy tryby są statyczne, trzy tryby są. Dynamiczne, all metal, fast deep, basic expert, i, i, i jakieś anomalie i przestrzenie puste. Możemy archiwizować. Mamy 16 języków, będzie język polski. Ja będę prawdopodobnie tłumaczył to urządzenie. Będą update'y, jakieś są wibracje, ma być latarka LED. Wiem, że będzie prawdopodobnie jeszcze do tego urządzenia GPS. I jest taka moja koncepcja, którą ja próbuję na firmie Makro wywrzeć, żeby urządzenie było jeszcze bezpośrednio podłączone do internetu i można byłoby na te mapy, które można ściągnąć z Google, nakładać na przykład nasze znaleziska i dokumentować to już w sposób przestrzenny w zależności od obszaru. No to byłoby jedno z bardziej genialnych urządzeń. Urządzenie jest małe, przenośne, tak jak powiedziałem, bezprzewodowe. Eee, uważam, że jest to jedno z ciekawszych wydarzeń w, w ostatnich latach, jeśli chodzi o produkcję urządzeń. Firma Makro Nocta mocno wszedł do przodu, i eee, widać, że nie mają litości dla innych firm, i bardzo dobrze coś się zaczyna dziać. Oczywiście jest to produkt high-endowy na samej górze tej stawki pokazany, więc no, miejmy świadomość, że, że nie będzie to rzecz tania. Jest wersja standardowa, która ma częstotliwość pracy 14 kHz, i możemy tak jak znamy to z Impacta czy z Multicruzera, zmieniać w wersji Pro 5 kHz, 14 czy 20 kHz. To jest taka różnica. Urządzenie ma dwa akumulatory: jedno jest w urządzeniu bezprzewodowym w Datalogerze, drugie jest w wykrywaczu. To wszystko jest na bieżąco na ekranie pokazywane. Naprawdę bardzo fajna możliwość graficznego przedstawiania wykopalisk. Nawet myślę, że ktoś, kto prowadzi firmę. Wodno-kanalizacyjną, szuka przewodów czy rur, to urządzenie też się świetnie będzie w takich zastosowaniach sprawdzało. Oczywiście jest to kwestia funduszy i prac, jakie mamy na budowie, ale to już każdy może sobie osobiście to ocenić. Uważam, że naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. Mamy oczywiście tutaj wszystkie parametry podane. Jeszcze urządzenia jest tego dużo. Iron Audio, tak jak wszystkie wykrywacze, w zasadzie to jest tak naprawdę wykrywacz, który który ma większość funkcji, tryb dynamiczny, statyczny, zmiany tonów, można sobie wszystkie filtry ustawiać, pinpoint, latarka, backlight, jakieś podświetlenia, czułości, target ID od 0 do 99, także tutaj mamy dużo jakieś informacji. Czas, pra czas pracy to jest ważne do około 7 godzin, na dodatkowej baterii około 13 godzin, 2 lata gwarancji. Tyle. Jeśli chodzi o cewki, to proszę bardzo, mamy cewki do wyboru 28 x Przepraszam, 28 na 18 cm 40x35 i 56 na 50, czyli 50 na 50 to już jest spora nawet cewka, pewnie będą się pojawiały kolejne cewki, mamy dwa, dwa zestawy, czyli jest zestaw standardowy i jest zestaw Pro. No się różni jakimiś dodatkami, dodatkowymi bateriami, większą, jakąś dodatkową cewką. No i wszystko macie dokładnie rozpisane, więc to sobie można przeanalizować jak to jest w zestawach. Jakieś gratisy się tam dostaje, które mniej lub bardziej się przydadzą. Eee, są jakieś słuchawki. No myślę, że dla ludzi, którzy... A jeszcze się pojawiła zakładka akcesoria, proszę bardzo. Czyli można sobie kupić bezprzewodowe słuchawki nawet. To, to przy datalogerze powiedzmy, że jest średnio eee, sensowne. Można oddzielnie kupić sobie, widzę, że sensor, osłony i tak dalej. Całkiem, całkiem fajnie się to zapowiada. Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że takie urządzenie specjalnie dla Was uzyskam do testów. Mam naprawdę bardzo, dzięki moim kolegom, parę bardzo ciekawych miejsc. Poza za tym, że historycznie to i też może mogło być to medialne dla nas, poszukiwaczy, pokazać, że nie tylko archeolodzy czy ludzie z państwowych agencji potrafią coś zrobić. Natomiast no, na razie nie chcę wyskakiwać przez orkiestrę, bo to wszystko zależy od firmy Nocta. Czy takie urządzenie dostaniemy po prostu na testy? Na pewno będziemy chcieli je pozyskać i Wam pokazać. Mam nadzieję, że Was to po prostu zainteresuje, bo mam świadomość, że cena nie jest taką ceną, która pozwoli każdemu kupić takie urządzenie. Ale traktujmy to na zasadzie ciekawostki. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w następnych odcinkach.